Znajomi w Szwecji? Odwiedzam Szwecję. To nie ma sensu. Chcę wiedzieć, po co tu przyjechała. Spróbuję ponownie. Otworzę walizkę. Spróbuję z nią porozmawiać. Ona na mnie czeka. Tłumaczenie jest bez sensu. Tłumaczenia Google'a bywają przezabawne i nie zawsze są poprawne. Jej znajoma raczej nie tańczy w sali przylotów. To bzdura. Poszukajmy kogoś, kto zna hiszpański. Dobry pomysł. Paszport? Tutaj. Dobrze byłoby wiedzieć, do kogo jedzie. Sprawdziła się? Nie. Dużo tego. Znalazłyśmy tabletki uznawane za narkotyki. W Szwecji niezbędna jest na nie recepta. Ma pani receptę? Nie. Przy moście nad Sundem celnicy zatrzymali furgonetkę. Przewozi pan konopie? Dzięki pomocy psa patrolującego znaleźli paczkę konopi. Konopie? Gdzie? Tutaj. A te bardzo rzadko się myli. Do kogo należą? Nie mieliśmy o nich pojęcia. Wiemy, że jednego z kolegów zwolniono. Nie palicie ich? Nie, jesteśmy robotnikami. To należy do kolegi? Zwolnionego, ale nie wiemy za co. Pracował z wami? Już nie, ale pracował. Ich kolega miał coś wspólnego z narkotykami i został zwolniony. Jeździł tym autem, więc być może konopie należą do niego. To jego konopie? To nie nasza wina. Nie? Nie mieliśmy o nich pojęcia. Panowie odpowiadają za pojazd. Ale przecież zażywają panowie narkotyki? Nie. To samochód firmowy, z którego korzysta wielu pracowników. Nie wierzę jednak, żeby nie wiedzieli o konopiach. Musimy dokładnie przeszukać pojazd i obu mężczyzn. Proszę zaczekać w samochodzie. Jeśli ktoś je schował, to raczej kierowca. Narkotyki znaleziono obok niego. Nie są moje. Musimy dowiedzieć się, do kogo należy ten towar. Boi się kary i jest zdenerwowany. Utrzymuje, że jest niewinny. Niczego nie palę. Będziemy musieli przeprowadzić kontrolę osobistą. Sprawdzę, czy ma inne narkotyki lub cokolwiek, co wskazywałoby na to, że je zażywa. Nic nie mam. Proszę ze mną. Kontrola nie potwierdziła, że znalezione narkotyki należały do któregokolwiek z zatrzymanych mężczyzn. Konopie zostaną skonfiskowane. Róbcie, co chcecie. Następnym razem proszę sprawdzić samochód, zwłaszcza gdy kolega straci pracę. Konopie skonfiskowaliśmy i mężczyźni mogli odjechać. Do widzenia.
Na lotnisku celnicy zatrzymali kobietę, mówiącą tylko po hiszpańsku. Znaleźli tabletki uznawane za narkotyki i nie potrafią dowiedzieć się, jaki jest cel jej wizyty. Myślisz, że przyjechała na tydzień? Ma niewielki bagaż. Sprawdzę go. Dobrze. Przyjechała z daleka tylko na tydzień. Nie wiemy po co ani z kim się spotka. Pochodzi z kraju wysokiego ryzyka. Być może ma w odzieży narkotyki. Nic nie znalazłam. W ubraniu też nie. Ktoś na nią czeka. Wyjdźmy z nią na zewnątrz i poszukajmy tej osoby. Przyprowadźmy ją tutaj. Zostawmy te rzeczy i chodźmy. Dobra. Podobno ktoś na nią czeka. Przekonamy się zatem, czy mówi prawdę. Jeśli tej osoby nie znajdziemy, nabierzemy poważnych podejrzeń. Znajoma? Tutaj. Kto? Cześć, mamo. Co się stało? Nie wiem. Zna pani szwedzki? Tak. To wspaniale. Mamy barierę językową. Rozumiem. Zatrzyma się u pani? Tak. Była kiedyś w Szwecji? To pierwsza wizyta. Zatrzyma się u pani? U mnie. Może to usiłował wyjaśnić nam Google. Podejrzenia zniknęły w momencie, gdy starsza kobieta powiedziała, że pasażerka przyjechała do niej. W czym problem? To silne leki. Silne leki, nie można ich wwieźć. Prosi, żeby je wyrzucić. W Szwecji bez recepty uznawane są za narkotyki. Nie może ich zatrzymać. Rozumiem. Szkoda, że nie mogłyśmy się porozumieć. Czasem kontrola trwa przez to znacznie dłużej. Miłego pobytu w Szwecji. Choć podejrzenia zniknęły, miała leki, których nie mogła tu wwieźć, bez okazania recepty. Musi je zostawić. Dobrze. Proszę wyjść tędy. Dziękuję. Ja również. Bariera językowa to poważne utrudnienie. Nareszcie, obiad.